Witajcie! W dzisiejszym filmiku Wam pokażę, jak zmienić tag gracza w konsoli Xbox Series X. Jak oczywiście, jak jesteśmy na tak, jesteśmy tak jest start, to musimy tutaj przyłączyć się na obrazek gracza, jak oczywiście tutaj widzicie. Już też się przyłączę. I macie coś takiego, klikacie potem. I macie na przykład coś takiego jak mój profil. Klikacie w to. I klikacie w dostosuj profil. I tutaj w tym okienku pojawi się wasz tag gracza. Musicie kliknąć w niego. I tutaj macie coś takiego, jak na przykład twój nowy tag gracza. I wystarczy, że sobie wpisujecie. Ja też sobie może wpiszę mój tag gracza. Poczekajcie chwilkę. I gdy już wpiszecie swój tag gracza, bo jeszcze tutaj macie taką informację. Do 12 znaków ze specjami. Ze spacjami. Nie może zaczynać się od cyfry. Czyli że wasz tag gracza nie może zaczynać się od cyfry. Więc musicie wpisywać litery. I gdy już macie swój tag gracza, to klikacie takie trzy kreseczki na jakiś kontroler. I tutaj wam się pojawi u góry samej wasz obrazek gracza i tag gracza. I potem klikacie zmień tag gracza. I później już będziecie mieli swój nowy tag gracza. Oczywiście klikacie tutaj. Zmień tag gracza. I potem już wam się oczywiście pojawi wasz nowy tag gracza. I to już wszystko, co chciałam pokazać w dzisiejszym filmiku. I w dzisiejszym filmiku wam pokazałem, jak zmienić tag gracza w konsoli Xbox Series X. Pamiętajcie też również o tym, że wszystko jest pokazane na filmie. Pamiętajcie, żebyście mnie obserwowali, zasubskrybowali mój kanał i żebyście dali mi jak najwięcej łapek w górę. Oczywiście obserwujcie mnie, jeśli macie jakieś pytania, to piszcie na dyskusji. I zalecam was również do oglądania moich filmików, które przysyłałem niedawno na mój kanał. A ja was zapraszam do mojego kolejnego filmiku. Do zobaczenia!